Dzisiaj, 29 stycznia, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W różnych punktach można spotkać wolontariuszy z serduszkami, ale nie brakuje również wydarzeń towarzyszących oraz koncertów. Z kamerą odwiedziliśmy cieszyński sztab, który swoją siedzibę ma w Domu Narodowym. Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ten cieszyński sztab? Na ten moment nasi wolontariusze zostały przeliczone oczywiście. 19 170 zł i 28 groszy, ale to jest dopiero tak naprawdę bardzo mała część puszek, które są nadal na mieście, bo jeszcze się rozliczają puszki stacjonarne, które mogły z nami zbierać od połowy grudnia. Więc jeszcze można powiedzieć, że dopiero się rozkręcamy z tym wynikiem, ale idziemy w dobrym kierunku. No właśnie, a tak organizacyjnie wszystko ok, wszystko idzie zgodnie z planem? Wiadomo, zawsze są jakieś potknięcia techniczne, ale z tego myślę, że wyszliśmy w miarę gładko. Teraz wszystkie wydarzenia, które odbywają się u nas w Domu Narodowym, idą zgodnie z planem, dzieje się. Tym razem chcemy rozświetlić rynek zimnymi ogniami. Zapraszamy wszystkich 19.50 do nas do sztabu, będziemy rozdawali zimne ognie i rozświetlimy dookoła nasz rynek. Może nam się uda, jeżeli będzie oczywiście tyle chętnych, zapraszamy serdecznie i rozświetlimy cały rynek na godzinę 20. Okej, no to już zapraszamy naszych widzów. A ilu wolontariuszy w tym roku się tutaj zaangażowało w finał? Kwestujących wolontariuszy jest 126, ale to nie są jedyni wolontariusze, którzy z nami grają, bo również są wolontariusze sztabowi, bez których ten sztab po prostu by nie istniał. Ze mną jest tutaj jeszcze 10 wolontariuszy w samym sztabie, ale jest jeszcze 5 wolontariuszy, którzy pracują w komisji liczącej, żeby wszystko sprawnie i gładko się rozliczało, żeby wszystko było w porządku i żeby jak najbardziej zadbać o tych wolontariuszy kwestujących. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. About